Śpiewasz czasami pod prysznicem? Nucisz kawałek po raz kolejny raz? Mama mówi, wszyscy mają jakieś pasje, tylko nie ty. A babcia mówi, no kiedy w końcu kogoś przyprowadzisz? Ciągle jesteś sam. Mam na to radę. Przyjdź do chóru Politechniki Gdańskiej, a rekrutujemy. Może połączysz przyjemne z pożytecznym. Przepiękna muzyka. I przyjaciele! Miejsce rozwoju muzycznego i wokalnego to jest niepowtarzalna okazja do wykonywania najpiękniejszych dzieł z literatury muzycznej. Jest wielką, niekontrolowaną materią, która wchłania same złe emocje, a oddaje te pozytywne. Taka wzbogacona czarna dziura. Spełnienie marzeń, największy sukces i przygoda życia. Oczywiście jest to pewne poświęcenie, ale dzięki chórowi czuję, że żyję. To także niezapomniane podróże, niezapomniane przygody, no i chyba przede wszystkim ludzie, którzy uwielbiają ze sobą spędzać czas nie tylko w czasie prób. Magia tworzenia czegoś razem, co nie wyszłoby w pojedynkę absolutnie. Odskocznia od codziennych obowiązków i moment na relaks, pławiąc się w niesamowitej harmonii, jak utworzymy. Najfajniejsze w chórze jest to, że możemy śpiewać dowolne utwory od radiowych hitów przez utwory patriotyczne po wielkie dzieła oratoryjne, tak naprawdę w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Kiedy śpiewamy, bardzo lubię czasem obserwować reakcje publiczności. Są to uśmiechy, zasłuchanie, zdziwienie, a czasem nawet łzy wzruszenia. I właśnie za takie momenty uwielbiam ten chór, za emocje, które wywołuje nie tylko w nas samych, ale także w innych. Z chórzystami na pewno nigdy nie mogę być ani głodna, ani spragniona. Za przyjaźń, za miłość, za pary, za małżeństwa, za śluby, za wesela, za pogrzeby. No, pogrzeby to nie. Uwielbiam momenty, kiedy zaczynamy uczyć się nowego utworu. Na początku nikt nie ogarnia, próbuje trafić dźwięki, ale po chwili każdy zaczyna słyszeć muzykę i wtedy dzieje się magia, która często kończy się dreszczami i gęsią skórką. Ale najbardziej cieszy mnie to, że mogę być sobą. Mogę mieć gorszy dzień, nie znać melodii, nie wyśpiewać wszystkiego lub fałszować, ale nikt nie spojrzy na mnie krzywo. Moi przyjaciele przyjdą i pomogą. Nauczą się tego fragmentu ze mną albo wesprą mnie w ciężkich chwilach. Wciąż masz jeszcze jakieś wątpliwości? Po pierwsze, nie musisz znać nut. Po drugie, dyrygent nie jest straszny. A po trzecie, naprawdę jesteśmy fajni. Tak naprawdę nie tylko wyjeżdżamy i tworzymy muzykę. Chór to jest ogromna organizacja, gdzie uczymy się mnóstwa rzeczy. Zarządzania wizerunkiem, czasem, budżetem, negocjacji. Najlepszy moment to ten, kiedy wychodzimy na scenę. Jedni lekko podstresowani, drudzy, jak ja, uśmiechnięcie od ucha do ucha. Ale rozglądasz się i widzisz swoich przyjaciół. Przyszłych informatyków, elektroników, architektów, którzy mają taką samą pasję do śpiewania jak ty. I wiesz, że zaraz stworzycie coś pięknego. I dlatego uczucia warto śpiewać w chórze. Pływy kajakowe to nie dla ciebie. Wycieczki rowerowe też nie. Maraton to też nie za bardzo. Ale śpiewać lubisz. No to czemu ciebie tu nie ma? My na ciebie czekamy. Chodź!